Szanowni Państwo, oto dzisiejsze menu. Najpierw będzie Grander Texas, który ma nieco ponad 800 kalorii. Następnie Toasted Twister, który ma około 500. Potem zjemy sobie Bismarta ze stripsami i z fryteczkami, co daje nam kolejne 400. I dip, chciałem chili z miętą, ale niestety jest niedostępny. Barbecue zaraz. O, Kokos TV dostał bana za głupie teksty. Więc szkoda, że nie ma chili z miętą. Będzie sosik barbecue. No i do tego rzecz jasna cola jeszcze w lodówce, bo nie ma co. Co razem da nam nieco ponad. Jeszcze. Na deserek będzie rolada z galaretką poziomkową od babci Myszy. Dzięki wielkie babciu Myszy za roladkę. Zjeżdżamy. Cześć wszyscy. Dzisiaj po królewsku zamieniłem się z kolesiem miejscami. W sensie dałem mu swoje krzesło i tu mam swój bujany. Tak, Muppet stworzyła Mysza dawno temu, a ja jestem bardzo złym chłopakiem, bo nie używam tego. Nie mogę, nie jestem w stanie, bo to jest takie fajne i ja muszę robić dobrego Muppeta. A nie ćwiczę tego, więc nie mogę robić dobrego Muppeta, bo mi się ręce męczą. Więc coś tu się rozminęło, ale jest przepiękny. Jest przepiękny. Więc mamy już posiłek zaplanowany. Jest 11:50. Zamówiłem 10 minut temu. Powiedzieli, że do pół godziny, co jest naprawdę bardzo szybkie. Zaraz muszę policzyć, czy będę miał pieniążki na to. Ile dajemy na piwku? Coca-Cola. Okej, zobaczmy. To co? Wychodzi mi, że najłatwiej będzie dać 2,80 na piwku. To damy 2,80. Lubię sobie przyszykować, bo potem dzwoni dzwonek i ja dostaję kompletnego pierdolca. Bo się boję, jak królik, który nagle usłyszał jakiś hałas. No cóż. Na śniadanko miałem... Nie. Burger Kinga, ale zjadłem wcześniej, żeby być wystarczająco głodny na teraz, żeby zjeść to, co mam zjeść, więc dobijemy podczas obiadu do tego 2000 stony, że zrobimy sobie krótką przerwę na Super Meat Boya. Z ciekawych rzeczy, brzuszek nie przestał boleć, najwyraźniej organizm się przyzwyczaił. To co? Póki nie ma, to zagramy chwilę, co?
A, coś się psuje. Ach, szczęśliwie już nie muszę używać tego pada do PS3 i mogę używać jedynego słusznego pada. Czyli Xbox Controller for PC. I czekamy na jedzenie. Nie wiem, czy ktoś oglądał Demi Zbroj. W Demi Zbroj przeszedłem pierwszy świat. Więc ten. Go Times. Jedziemy drugi świat. Bo to jest dobra. Wow. Jest trochę za głośno muza chyba, co? O. Jak to się robiło turbo? A, w ten sposób. Okej. Okay. Ła, tam co przystanąć, ok. A, fuck, było blisko. No, to już nie jest tak łatwo jak w pierwszym świecie. Pierwszy świat to z zamkniętymi oczami można przejść. Haha. O, wszystkie moje śmierci. Dwie były. Tak? Nie, były trzy, tylko już jeden nie żyje. Coolio. Możliwe, że miałem laga na tym PS3, bo to przecież nie jest oficjalny. Yeah, za pierwszym razem. Co jest skill? A, fuck. Nie zrozumcie mnie źle, nigdy bym Xboxa 360 nie kupił, ale pada mają zajebistego. Tak doskonale leży w dłoni. I to, co robię na ekranie, faktycznie dzieje się. Ten. Mam problem, bo nie wiem, czego to jest wina. Czy to jest możliwe, że to jest wina kabla HDMI, kiedy grasz w jakąś grę i widzisz, że jest faktycznie opóźnienie. Tak mam w przypadku na przykład Wii U, gdzie na swoim kontrolerze widzę, że rzeczy dzieją się dużo szybciej niż na telewizorze, kiedy mam dokładnie to samo. Więc jest różnica w prędkości, w pokazywaniu informacji. I tak się zastanawiam. Haha. 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 To może być coś w odświeżaniu, tak? Ja nie wiedziałem, nie wiem, co to jest odświeżanie. Myślałem, że odświeżanie to jest coś tam, tylko liczba klatek na sekundę, a nie faktyczne opóźnienie w samym sygnale wideo. Jak to szło? A, okej. Okay. Kurczę, nie lubiłem wiatraków. Pamiętam. Czego nie lubiłem w Super Meat Boyu. Tara. O, jak masz więcej klatek do przesłania, to wolniej idzie. Może to to? Ops. Hej! Demski, jak ty to robisz? Jesteś taki dobry w gierki.
Nie, po prostu tak to jest. Tak to jest. Ja urodziny dzisiaj świętuję tak, że odkładam na jutro wszystko, co miałem zrobić dzisiaj. Więc regulamin napisać do konkursu, który będziemy organizować z MME. Faktury oddać do księgowości, które miałem oddać na dzisiaj. Zapisać tę całą listę sprzedaży bezrachunkowej, czyli wszystkie sprzedane komiksiki. Wysłać komiksy, które miałem wysłać dzisiaj. Oraz zrobić kolejny coś tam, jakieś stronę komiksu, którego jeszcze nie zapowiedziałem. No, wygląda super. Człowiek kontra wiatrak. Fuck. Fuck you. Yeah. Fucking shit. Ah, fuck. Co tam się dzieje? Motion Plus? Nie, to nie jest nic. To po prostu same przyciski i opóźnienie, o to chodzi. Wii U nie ma żadnego motion. Znaczy możliwe, że ma ten kontroler, no ale nie używa się go póki co chyba. Chociaż Nintendo Land używa w sumie. W ogóle, jeżeli ktoś ma jakimś sposobem, jakimś magicznym cudem... to polecam ściągnąć, jest za darmo w tej chwili Rayman Challenges Up. Jest tak przezajebista rzecz. Jest autentycznie, platformer może być, jak chce, może być kompetytywny. Znaczy ten. Spokojnie mogłyby powstawać turnieje z tego. Jakiegoś rodzaju. Bo są autentyczne, potężne leaderboardy, codziennie jest nowy challenge. A, tam jest lawa. A, shit. Taki wpierdol w moje urodziny. W ogóle jest coś strasznie smutnego, nie? W takim tym. Na przykład, ja nie wiem, ja mi się od razu łzy pojawiają w oczach, kiedy wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, myszę, której nie podoba się prezent, który ten, która widać, że stara się uśmiechnąć czy coś. Takie, wiecie, takie obrazy przed oczami. Nawet jak widzę siebie, jak wiesz, mysza by mi dawała prezent, którego bym nie chciał, ja bym się uśmiechał ten i bym widział, że ona widzi, że ja się tylko próbuję uśmiechać i tak mi jest smutno za nią, że jej jest smutno przez to i urodziny to jest kraina smutku, trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie skrzywdzić ludzi, bo najbardziej skrzywdzić człowieka można w urodziny, czyjekolwiek. I mimo, że tak naprawdę ten człowiek nie jest smutny, to nie jest tak, że ktoś jest bardzo smutny, że dostał słaby prezent. To raczej ta druga osoba, która dawała ten prezent, jest smutna, niż osoba, która dostała. Po prostu jest coś takiego, że chcemy dawać jak najlepsze prezenty i czujemy się, że zawiedliśmy, jeżeli ich nie damy. To jest przerażające, tak samo jak nie mogę myśleć w ogóle o, nie wiem, dzieciach, które nie dostają prezentów pod choinkę. To jest jakiś koszmar. Więc ja staram się nie myśleć o tych wszystkich biednych dzieciach, które nie dostają nic pod choinkę, albo dostają kurwa pudełko zapałek. Nie mogę, nie bawi mnie to po prostu, no. Są rzeczy, które nas nie bawią. Ludzie chorzy na raka mówią, nie żartuj z raka, to jest poważna sprawa. Ja mówię, nie żartuj ze smutnego gwiazdki, bo to nie jest śmieszne. Więc żartować można przy wszystkich, ale nie o wszystkim. Znaczy, można o wszystkim, tylko nie przy wszystkich. Więc przy mnie nie można rozmawiać o tym, robić sobie żartów. Dziecko nie dostało pod choinkę paczkę zapałek, bo to jest smutne, a nie kurwa śmieszne. Ah, fuck.
live się zapisuje w ogóle. Chyba nie mogę wejść tam do ustawień. Nie mogę. No najwyżej się ściągnie ze strony, jakby co. Dem, z okazji urodzin życzę ci wspaniałego jedzonka, dużo filmików z kotami, żeby nie bolała cię rączka, nóżka, oczko, a nie główka, bądź najlepszym youtuberem ever, przebij wszystkich tych marnych krytyków, nostalgicznych filmów, głupkowatych graczy ze Szwecji, czy modowe blogerki, żeby twój uśmiech był zawsze szczery, wygrał w tej youtubowej, w twój McDonaldowej loterii, skuter Gillera, częściej przyjeżdżał do Warszawy i dostawał mnóstwo udanych prezencików. Dziękuję, ale nie wygram na pewno w McDonaldzie, dlatego że... Kiedyś dużo żarłem w McDonaldzie i już znudziło mi się menu McDonaldowe, więc możecie zauważyć, że raczej nie urządza mnie McDonald's już. Wszystko mają mniejsze i droższe, nie wiem. Fuck. Czy ktokolwiek na świecie gra w Meat Boya nie trzymając most? O! Trzymać wszystko. Dali jedną kurwa serwetkę, co oni myślą, że to jest jednoosobowy posiłek? Znaczy tym razem akurat jest, ale to chyba nie jest standard. Słone frytki. No. A to niżej wziąć? Nie bardzo. Męca. Zabieramy się do jedzenia. Witajcie. Zaczynamy dzisiejszy posiłek od Twistera. Zrobimy tak. Twister i stripsy, frytki, a potem przerwa. Na Super Meat Boya, bo trzeba przejść Super Meat Boya. Dobre gówno. A. Muszę poudawać, że jest jakaś gra w tle. Bo mi wyrzucą z Twitcha. Add media file. O. Proszę bardzo. Muszę wyłączyć tylko dźwięk z tego. Lub. O. No proszę bardzo. Ja wiem. Zamówiłem ten tostowany.
I wydaje się jakiś taki, trochę. Trochę jakby miał mniej tego tostowany, myślałem, że będzie bardziej chrupiący, a nie jest, jest strasznie taki. Taki ten. Nie jest tak naprawdę w KFC, nie jest warte swojej ceny, ale czasami trzeba. W ogóle dopiero niedawno w Krakowie KFC zaczęło. Sprawdźcie, czy w waszym mieście nie da się zamawiać, tylko uwaga, jest trochę drożej. Właśnie ostatnio dużo tego syfu, halucynacje z niedożywienia i śmierć. Pamiętam, jak był jeden pierwszy dzień tego i to było jeszcze śmieszne. W momencie, kiedy cały świat się dowiaduje o tym, to przestaje być śmieszne, dlatego że jest taki przesyt. Czasami nawet nie pasuje nic. Czasami ktoś powie, byłem wczoraj na basenie, pewnie nie było żadnego basenu, pewnie halucynacje z niedożywienia i śmierć, takie życie, idioto, kurwa mać. Zrujnowany. Dawno. Mówię o żartach, o tych, o łotwinach, łotwiakach. Puścić film of Harold? Nie mam Harold. Mogę puścić Team of Norwzorf. Zmęczyłem się, to kalorii straciłem. Okej, czuj sobie poszedł. Który film następny? Puszczamy. The fuck? Okay. Mm-hmm.
naprawdę mam sos. Niestety barbecue. Bo barbecue jest najlepsze. Znaczy najlepsze jest chili z miętą albo serowy w KFC, ale już ich nie ma. W ogóle w USA mają takie ogromne Snickersy takiej wielkości. Nie wiem, no chyba mają 1000 kalorii sztuka. Obczajcie, poszukajcie, gdzieś chyba jest taki wielki Snickers w internecie. Ale faktycznie można je w sklepie kupować. Są ogromne. Co lubicie najbardziej z tych? Jak to się nazywa? Z tych kurwów. Lubicie stripsy? Stripsy są najlepsze, nie? Bo... co prawda... A, fuck. Właśnie. Obczajcie koszulkę, dostałem. Od myszy. Na urodziny. Nie mogę brać kanapki z Subwaya, ja to wezmę pomidor. Wiem co wezmę. Poproszę kanapkę z Subwaya z mięsem. Poproszę do tego podwójny bekon, podwójny ser, majonez. A jakieś warzywa może? Jakąś pomidorka, jakiegoś ogórka? Jalapeno. Tylko potrójne. I koniec. Zamówiłem za mało. Czy jeszcze mam grandera, nie ma strachu. O. To jest skurwiole. Wielki jak kurwa dwie moje pięści. Zapijemy troszeczkę. W dostawie grander kosztuje chyba 12, a w knajpie kosztuje 11. Bo to jest wada zamawianego tego. Tak, oczywiście, że Texasa. Texas grander, nie ma.
bekonem, kurwa, sosem. Ale to nie są dobre kupony, bo się marnuje i tak nie opłaca się. Bardziej się opłacają te zwykłe kupony, kiedy są. Oho. Zapiłem tą kolą i poczułem. Robimy teraz. Okej. Kontynuujemy Super Meat Boya. I powiedzmy, że robimy taki konkurs. Grander będzie wtedy, jak przejdę drugi świat. O. Dla mnie konkurs. Mogę wygrać Grandera. Nie jesteście podekscytowani? Ja jestem. Okej, okay, teraz ten. Aj. Aj. Wiem jak to zrobić. Yeah! O. Bam. Chujowa jakość powinna być w miarę okej. Okay. Chodzi o to, żeby mogli oglądać wszyscy, nawet tacy, którzy mają tylko 2 mega łącze. A fuck. A, okej, okay. Tak się dzieje. Tak, zdążyłbym. Haha! Jestem za szybki dla tej gierki. Co tu jest? Czemu umarłem od ziemi? No, tam jest jakiś coś tam bagno czy coś. Yeah. That's what I'm talking about. Nigga, you gay. Kto oglądał Boondocks? Pierwszy sezon był naprawdę zajebisty. Ah, yeah. This is a bad nigga, Robert. Yeah, Uncle Ruckus says. There are two types of niggas in the world, Robert. Nie umiem go robić. Chciałbym umieć go robić. Kiedyś się może nauczę. Aj! Trzy levele, trzy życia, Final Destination. W ogóle widzieliście, jaki fajny deal jest na 3DS-y w tej chwili? Thank you.
na Amazonie 3DS XL za 119 funtów, niecałe 600 zł. Yeah! Co ja tu byłem? A, nie przyszedłem tego, okej. Tylko warto sobie zrobić. Na tym UK, tak. Więc wysyłka też jest za darmo. Więc 600 zł za 3DS-a i jeszcze za darmo dostaje się New Super Mario Bros. 2. Autentycznie za friko jest taka promocja na Amazonie UK. To nie jest gra, którą bym kupił za pełną cenę, ale za darmo jestem taki zadowolony, że dostanę. Bo zamówiłem sobie 3DS-a XR-ka. Czas najwyższy. Po co wydawać pieniądze na wakacje, jak można wydać pieniądze na konsolę? O, okej. Okay. Aj, a. Źle wyliczyłem. Łatwy konkurs. Podoba mi się ten level. Jakoś ten zapamiętałem, że ten, może długo w nim błądziłem albo coś, ale pamiętam, że bardzo mi się podoba. Jest tak bardzo budynek zniszczony z jakimiś stworkami, które tam sobie żyją, giną. Aha, tam na górę trzeba. Okej. Aj, rety. A, bo to chyba był skrót. Ja chciałem koniecznie tym skrótem zastosować czy coś. Tak, był skrót? Może i nie. No i mój grander jest moim jedzeniem. Gdzie jest klucz? Tam na dole. Niaga! Mam Hotline Miami, ale dziwnie mi się wyświetla. I ostatnio zacząłem nawet grać. Myślałem, żeby grać w Hotline Miami.
Ale jak jest tak, to nie mogę. Bo jest tylko mały ekranik, mi się wyświetla, jak próbuję streamować. Aj! No, bo z chwilę zejdzie, co? Trzeba się skupić. Szkoda, że nie ma Dark Worldowych bossów. Ja w ogóle bardzo lubię bossów w grach. Wow, wow, wow! Nie! Uff. Podoba mi się cały ten system. Chyba muszę poczekać, aż zacznie bulgotać. Wtedy będę miał więcej czasu. O, okej. Okay. Lubię to zapamiętywanie patternów i stawanie się coraz lepszym w starciu z nim. O to chodzi, żeby on był potężniejszy. O to chodzi, żeby się czuć, że nie dam rady. Dzięki temu jest większa satysfakcja z pokonania. Aj. Aha, tu jest na dole klucz, okej. O. Yeah! Op! Czy światło cię zabija? Jesteś lawą, czy czym ty jesteś? Czy krwią? O! Może i krew, to co? Czy się zakrzep zrobił? Nie, nie wiem. Czas na Grandera. Nie wiem, co mogę puścić, żeby mnie nie zablokowało YouTube.
on nie chce. KFC mi nic nie płaci, chyba żartujecie. Akurat KFC będzie chciało być częścią wielkiego skandalu, w którym vloger umiera na zawał serca. Nie czuję nóg. Ale była szama. Nie zapominajmy jeszcze poziomki. Znaczy ta. Poziomki to by było zdrowe. O Jezus. Ale jeszcze rolatka została.
Myślałem, że jest tego więcej. Zajebiście poziomkowe. Są moje ulubione widelce. Przyznam, jest co złapać. Jakoś 100 kalorii na kawałek. Dziękuję babciu myszy. Wyśmienita. Matko kochana. O Jezus, jakie dobre. Zajebioza. Kurwa. Wybaczcie, że nie dopiję teraz coli. Mam tak bardzo wyjebane na kole w tej chwili. Kiedy zjadłem to, jest takie było dobre, słodkie. Zjedliśmy, przeszliśmy Meat Boya, pochwaliliśmy i... Ja nie wiem jak wy, ale... Wow, było super. 2000 kalorii zjedzone. Mogłem nie jeść tego Whoppera wcześniej, to może by było... A mniejsza z tym. Było super, było 2000. Jeszcze raz moja koszulka urodzinowa. Dzięki wszystkim za życzenia, jesteście zajebiści. To była specjalna prezentacja o dem 5000 kalorii. Goodbye. Już puścić go.